Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w drugim odcinku z dodatku DLC do Assassin's Creed Valhalla, Oblężenie Paryża. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. No i kontynuujemy. Zrobimy sobie teraz na początek naszego kolejnego odcineczka te trzy tutaj znaczniki. Dobra, jeden jest tam i najprawdopodobniej jakiś do tego jeszcze tatuażyk, tak mi się wydaje. Jest tu do zebrania, ale gościu, nie ziewaj mi, kurde, bo zacznę ja ziewać. Bo tak zawsze jest. Okej, raczej nie górą. Ale drzwi pewnie też będą zabarykadowane. A nie. Okej. No, spodziewałem się trudniejszego. Przepis na frankijski ser. Sztos. Dobra, to tu też już mamy. Teraz tak, tam albo tam. Z każdym można pogadać praktycznie. O, jest oczywiście do tyłu, aż tak jak mi przypuszczałem. Dawaj, Eivor, biegnij. Tylko ona się, kurwa, jego mać złapała. Czego ona się złapała? O, on się nie zrespił teraz, tak? Muszę odejść dalej. No jas. Okej, no to wiadomo, no ja zawsze muszę jakieś bugi znaleźć w tej grze. Tu jest możliwość pogadania z kupcem, ale to mnie nie interesuje. Dobra, pytanie, jak wejść tu? Jest kupiec. Okej, to nie jest żadne pod ziemią, tylko za ścianką, którą trzeba zniszczyć. Dobra, to to mamy. Wróćmy po ten tatuaż. No, teraz w drugą stronę leci. Jak przypuszczałem. No i chyba nawet lepiej, że w tą stronę leci. Wydaje mi się, że tak będzie go łatwiej znaleźć i złapać. Aha. Wróciliśmy w sumie tam, gdzie się wtedy zatrzymała. Okej. No dobra, no nie mamy innej opcji niż wyruszyć dalej. Tu jest ktoś do pokonania z tego, co widzę. I teraz pytanie, czy lecimy tu od razu? Czy tu? Droga jakby tędy prowadzi, więc raczej udamy się na te znaczniki tutaj. Dobra, siach. I teraz, gdzie tu jest jakieś... Tu jest droga. Tak, dobra. Wezwijmy wierzchowca. Tu chyba mogę przejechać. Mhm. Tak, tu jest wypłycenie. No dobra, to lecimy. Standardowo na początku trzeba troszeczkę mapy pozwiedzać, podkrywać te lokacje. A potem będziemy mogli już się teleportować. Zrobimy sobie ten znacznik, zrobimy sobie tam oczywiście synchronizację. A resztę będziemy robili powoli później. Potem, bo z tego co pamiętam, to często tak bywało, że się wracałem
potem do tych miejsc, które już wcześniej zrobiłem. Kluczyk, okej. Jeżeli jest kluczyk, to trzeba go zebrać. Jak jest skrzynka, to też trzeba zebrać z niej wszystko, co się w niej znajduje. Nie to. Za krótko trzymałem. Okej, wejście pewnie jest w tym budynku, nie? Albo tutaj. Odsuniemy to. Tak. No to ten klucz był do tego. Sztaby do niczego mi się kompletnie nie przydadzą, oprócz tego, że mam satysfakcję z wyczyszczenia mapy, nie? Chodź tu, kocie. Lecimy, a właściwie jedziemy dalej. A może szybciej? A nie może szybciej, bo jesteśmy na terenie miasta, tak? Fajny Paryż, kurwa. Szukaj z krwi, daj porozmawiać z nim, to Zara. Najpierw się zsynchronizuję. Już drugi raz Paryż odkryłem. Jakąś obwodnicą pobiegłem, czy jak? No i dobra. Synchronizował. O ja pierdolę. Troszeczkę tego tutaj jest. No dobra, tam mamy Zygfryda szukać, ta. O kurde, jaki skok wiary. Ciekawy. Na dwa skoki. No dobra. What see you, old friend? Tu on gdzieś jest, ta. Okej, a do podziemia jak się tego czegoś dostać? Już nie pytam, już wiem. Hordy szczurów. Hordom szczurów nie można zadać obrażeń, ani też ich zabić. Odstrasza je, atakując je swoją bronią. Odstraszone szczury będą uciekać do pobliskich kratek ściekowych, które można jednak przykrywać możliwymi do przesunięcia przedmiotami. Ale są dostępne, aby je tam uwięzić. Wzrok Odyna poświeca hordy szczurów. Serio? Mogę czymś to zakryć? Nie. Wolfkist, here!
How did you find me? Where is Toka? Toka guessed you would be here. She's still at Melur looking for your missing watch. I lost Anguin, but this soldier told me he is heading for the church nearby. Come, we can go through the slums. Ah, even from here I can smell the piss of the slums. Siegfried, I mean to stop this fight from coming to England. I must meet with Charles. For what? You cannot bargain with these thralls. Have you forgotten my fallen brother, Sinric? No, and that is why I must try. It is why I came to Francia. If I kill Anguin, I want you to help me get an audience with the king. It's no reasoning with you, Wolfkist. You are as wild as your namesake. Okej. Uparty strasznie. No też trudno mu się dziwić, nie? Kurde, przed chwilą tu wchodziłem. In our veins runs the blood of holy kings and conquerors. The northerners may have numbers, but we have God. That is Odo, Count of Paris and right-hand man to the king, drumming up support for his army, no doubt. Our courage and honor will not fail us, no matter how hot the fight. We will overcome this evil, as we always have. Self-important as always. The one next to him is Gosselin, Bishop of Paris and a fearsome warrior. For Frank. Those two are for another day. You have to get to Anguin, and to do that, you have to find your way into the church. The answer is down there in that stink. That is not much to go on. If it was easy, I would have killed him myself already. You have an advantage. You are unknown to these people. The Raider Siegfried is almost at our gates. And what does he want? What the Northerners always want. Blood and silver, yours and mine. Me, they know quite well already. Someone down there knows something. All you have to do is get them to tell you. I have your word. Once this is done, we find Charles. As you say, but work fast. I cannot leave Milo unguarded long. And this Frankish stench already turns my stomach. Three guards. Insulting. I will deal with them while you find Anguin. He is hiding in his church. Will you sneak in? Convince one of his own to aid you? Or cover the streets with blood? As you would. They deserve no less. But you are the Wolfkist. You do not need my advice. So what will you do? I will find my own way. Zabij biskupa Anguina, kryjący się bezpiecznie za strzeżoną bramą swego ufortyfikowanego kościoła. Biskup Anguin to niegodny zaufania duszpasterz umęczonych mieszkańców Ruder w paryskiej dzielnicy Nędzy. Porozmawia z miejscowymi w gospodzie, aby znaleźć wskazówkę, lub zbadaj okolice, aby znaleźć inne wejście. A to nie jest tak, że każdy król taki jest ksiądz? Dobra, wszystko spoko, tylko tu jest tyle znajdziek po drodze. Cast about this land, my friend.
Dobra, ale to jest jakieś podziemne przejście do tego pierdolnika? Ja tu mogę przejść po prostu górą sobie. Bread or coin? Bread or coin? Are you the owner? Owner? That's such a naively hopeful world. What can I get you? You have a good crowd. If you mean tables of soldiers drowning themselves in wine at my expense, then yes, it's good enough. It might be better if not for that old drunk over there, crying about the bishop to everyone who listen. I'd send him away, but to be honest, I need his business. I need to find the bishop. The bishop? I can tell you he's not in this mud pit, my friend. He wouldn't risk soiling his holy sandals. There is a priest who does the bishop's numbers in here at times. Last I saw, he was talking to a table of soldiers. Thanks for the help. You look the kind that enjoys a good complaint. You'll be back. A najpierw pójdę do gościa, który lubi sobie pogadać. Możliwe wejście kaczmarka ujawniła dwie znajdujące się w gospodzie wskazówki, które doprowadzą cię do celu. Wykorzystaj którąkolwiek z nich lub znajdź własny sposób, aby dostać się do Engelwina. Wine loosens lips as well as ale. Someone at the tavern might know something that'll get me into the church. I could look for the scribe at the plague district, or see if someone here knows something more. Well, you never did wrong. I can't be sure. You mentioned the bishop. Oh, he took her. My daughter. She's gone. She's a good girl. Never any trouble. She wouldn't steal anything. Who took your daughter? Was it the bishop? The bishop's soldiers in the slums. Said she stole the bishop's silver. Said she is a devil and needs deliverance. Asa? What did you say? I will find your daughter here in the slums. And she will help me find Engelwyn. That is two good leads. The camp isn't empty yet. That bishop makes me uneasy. For a servant of God, he has a terrible temper. Bread or coin? Bread or coin? Sambler's choice. Aha, to sklep jest. To nic nie masz ciekawego. I'll see you later, friend. Dios ci guarda. Soon. Może być tam. Też mnie ciekawi tamten klucz. Poróbmy to, poróbmy, bo i tak później, prędzej czy później pójdę do tych miejsc. Żeby zebrać tam jakieś pierdoły. I'm looking for a priest who helps the bishop with his numbers. A church scribe. You as well. He's popular today. It must be serious if it's bringing you all down here. We don't get many visitors. Someone else was looking for him. Guards from the city. He didn't seem too pleased to see them. They got to arguing, then all left toward the sewer. Tell me where the sewer is. Just over the rise. Be careful, though. With all those plagued bodies, it's not clean, and smells to high heaven.
Podążaj za śladami, udając się ku dodatkowym oznacznikom na swoim kompasie. Czyli tam, tak? Tędy nie wejdę. To jest teoretycznie okienko, przez które dałoby się ustrzelić to? Chyba tak. No tu mamy drabinę. Centralnie pod nami, ta. Nie, to była ta. To była ta strzała. Tu mamy wszystko. Okej. Mamy ziomka, który zginął, jakiegoś bota, leszczyk. No dobra, możemy wejść tędy. Nie widziałem żadnego podwodnego przejścia. Tak? To jest za płytko. Dobra. Plague corpses. Just as the man said. Floated here from somewhere ahead. Okej. No
Mamy hasło, tak? Mamy hasło, dzięki któremu możemy przejść. Gdzie ja jestem? Tutaj aż już. Tu jeszcze możemy pójść. W tamtym kierunku. Spróbujmy to zrobić. To jeszcze jest 47 metrów stąd. Na tej wysokości, no już widzę. Teraz się tobą nie zajmuje. Kurde, mogłem tu nie wchodzić z powrotem. Stój, nie chow. Nie, dobra. Okay. Miałem nadzieję, że mi się nie weźmie i nie ukryje. Dobra, jestem tutaj. Jeszcze? Wtapiaj się. Dobra, jak się tam dostać? Gdzie mam je tu zapędzić? No tu jest zamknięte, dobra. No tu nie wejdą, nie? W sumie mogłem do wody od razu zeskoczyć, też by nie weszły. Kurna, to jest niżej. Kurde. Myślałem, że to jest tutaj już, a to jest gdzieś jeszcze niżej. O kurde. Teraz to jestem w szoku, bo nie mam pojęcia, gdzie to jest. Czy będzie jakieś przejście jeszcze pod to? Może tu? Tak. Tu coś jest. Dokąd to prowadzi? Hmm.
No, te deski wyglądały jak do rozwalenia, no to w takim razie tu się trzeba wślizgnąć, no. A to będą upierdliwe małe szkodniki. A da się tu porzucić pochodnie, żeby je podpalić, czy tylko mogę? Pochodni też spierdalają. Git. Kurwa, jak tego przeszukać? Ej, właśnie, ale mam jakąś umiejętność, którą dostałem. Moment. To swoją drogą. Nie umiejętność, tylko zdolność. Jakąś dostałem nową. Tu jest. Co ono daje? O, i to jest zajebiste. Tylko co tu mam? Ja mam tak. Pałapka z zapalającym pyłem, której nigdy kurwa chyba nie użyłem. No i dobra, sztos. O kurwa, zjedzą mnie, zarachuje. Kurwa, jak się tego gówna podróż. Mogę tu zrobić wślizg? Nie mogę wślizgu teraz zrobić, tak. Ale to jest zjebane trochę, bo one kurwa... Nie działa na nie w tym miejscu. No, wcześniej nie pomyślałem o tym, że mogę kurwa wskoczyć na tą jebaną skrzynię. Płyniemy tędy. Nie mam pojęcia, czemu wcześniej nie pomyślałem o tym, że przecież można pewnie wskoczyć na tą skrzynię. Dobra, wypłyjmy sobie. Okej. Nie wiem, gdzie wylądowałem, ale dobra, wyjdź. A, tutaj jestem, dobra, okej. Dobra, wyjdźmy na ląd. Dzięki serdeczne za oglądanie, zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek, zapraszam Cię oczywiście do linku w opisie, przede wszystkim na Twitcha, TikToka, Instagrama i moje pozostałe kanały na YouTubie. A na teraz to tyle, o 17 będzie chyba kolejny odcinek, jeśli dobrze liczę. Miłego popołudnia, cześć.